Można powiedzieć, że na pewno przykra sprawa przegrać mecz w wyliczonym czasie, tym bardziej, że stało się to drugi raz. Wiadomo, że każdemu to może się zdarzyć. My cały czas nastawialiśmy się na to, że jeżeli tutaj któryś zespół straci bramkę, jedną, to będzie bardzo ciężko odrobić. W zasadzie ta jedna bramka może zdecydować. No wiadomo, że nikt się nie spodziewał, że to się stanie tak w takich okolicznościach. I też na sam koniec spotkania uważam, że mecz wyrównany w pierwszej połowie nie byłby ciekawy na pewno dla kibiców. Natomiast mieliśmy pewne założenia, które musieliśmy tu zrealizować. Byliśmy po dotkliwej porażce w Kluczborku. Głównym celem naszym było to, żeby uspokoić grę w defensywie. Udało nam się to zrobić. Natomiast no, oczywiście, że ten mecz zakończyłby się remisem, to żadna ze stron nie byłaby pokrzywdzona. Także życzę tej drużynie, oczywiście z Rakowa, z Częstochowy, powodzenia. I myślę, że jednak jest to rezultat, który będzie wygrywał w drugim. Mogę się po części zgodzić. Oczywiście my patrzymy na siebie, zagraliśmy mecz słaby, bo chcieliśmy tutaj od początku też zrealizować swoje założenia. One nie funkcjonowały. W pierwszych minutach było nam trudno, szukaliśmy zmian na pozycji z zawodnikami, którzy mieli problem z tym ustawieniem, z realizowaniem tego, co sobie powiedzieliśmy. Mecz na pewno do przerwy był słaby i dużo bałaganu, chaosu, ale to też wynikało z tego, że te drużyny gdzieś miały podobne chyba założenia i się troszeczkę szakowały. Natomiast nie potrafiliśmy być zespołem, który wypracuje sobie sytuację. Były może fragmenty takie, gdzie pachniało tą bramką, ale tej jakości nie było. Za szybko, za dużo chaosu, za nerwowo i nie były to przygotowane akcje. W związku z tym bałem się, że w końcówce może właśnie tak być, że gdzieś nam się przydarzy błąd, bo chcieliśmy na pewno atakować, ale tu mam pretensje do swojego zespołu, że zabrakło tej koncentracji, bo punkt jest zawsze punkt i w takich meczach też trzeba to uszanować, a my zachowaliśmy się bardzo źle przy wyprowadzeniu piłki. To nas kosztowało tą sytuację, która później był rzut karny. Także na pewno dużo pracy przed nami. Widzimy, że żeby grać u siebie i tworzyć tą przewagę, to jeszcze nam trochę tutaj na pewno brakuje i nad tym musimy mocno pracować.